Zgadza się, trudno coś dobrego, sensownego powiedzieć w takim momencie, gdzie traci się bramkę na 2-1 w 93 minucie po stałym fragmencie gry, gdzie wcześniej był faul na 16 metrach. Trudno mi powiedzieć, czy dokładnie był, czy nie był. W każdym razie sędzia gwizdnął, w konsekwencji czego strzał w mur, odbita piłka, dobitka i przegrywamy mecz 2-1. No. Myślę, że na pewno zasłużyliśmy przynajmniej na ten jeden punkt we Wrocławiu. No niestety akurat tego punktu nie mamy i wracamy bez. Zgadza się, jest to na pewno jakaś komfortowa sytuacja. Przegrywając mecz u siebie, kolejny mecz przegrywając na wyjeździe we Wrocławiu, jeszcze wcześniej w Krakowie. W Krakowie można było się może nie spodziewać, ale na pewno z dużo, dużo trudniejszym przeciwnikiem. Natomiast te dwie porażki to myślę, że na pewno ustawiają nas w walce o powiedzmy górną część tej dolnej części tabeli, bym powiedział. No na pewno strata tutaj tego jednego punktu, bo na pewno stać nas było na jeden, a nawet na trzy punkty. Będzie na pewno trudna do odrobienia w perspektywie czasu. Zobaczymy, no. Będziemy starać się w każdym meczu walczyć o te trzy punkty i najbliższy mecz już będziemy chcieli się zrehabilitować i wygrać. Myślę, że nie, natomiast mieliśmy na pewno w Poznaniu dużo szczęścia przy bramkach, które strzelaliśmy. Na pewno to szczęście dopisywało, szczególnie przy bramce na 3-2. Myślę, że na pewno ten mecz pobudził apetyty kibiców i wszystkich wkoło, którzy tam nas wspierają, na nas liczą. Natomiast rzeczywistość okazała się inna. We Wrocławiu no, mogliśmy pokusić się o 3 punkty, no, ale niestety w końcówce zabrakło nam w takich detalach konsekwencji i wyjeżdżamy bez punktu. No to na pewno nie należy do mnie ocenianie, kto popełni błędy i co będzie dalej. Natomiast myślę, że w tygodniu na pewno z trenerem będziemy wszystko szczegółowo omawiać. Dużo się zmieniło, począwszy od stanu murawy, obiektu. Publika myślę, że jest taka sama, jaka była, bardzo dobra. Natomiast wszystko wkoło zaczęło się zmieniać. Myślę, że jeszcze budynek w środku się nie zmienił aż na tyle, co tutaj poprzednim razem byłem, ale na pewno ku lepszemu. Myślę, że przede wszystkim kibice, którzy na pewno są 12 zawodnikiem Śląska. Na początku Bełchatów przeważał, także miał dwie dogodne sytuacje do strzelenia bramki. Później końcówka należała do nas, gdzie strzeliliśmy na 1-0. Później w drugiej połowie oddaliśmy bodajże 15 minut pierwszą, oddaliśmy inicjatywę. Bełchatów przeważał, miał kilka dogodnych sytuacji, ale końcówka należała znowu do nas i w przebiegu całego meczu myślę, że zasłużenie wygraliśmy. Nie wiem, nie chciałbym zapeszać z tą skutecznością. Zobaczymy, jak będzie. A decyzja, kto gra w następnym meczu, należy do trenera, nie do mnie. Może nie w doliczonym, ale w końcówce przypominam sobie, że zdarzyło mi się. No niesamowite. To nie wiem, tak jak mówiłem wcześniej w wywiadzie chyba, mówiłem, że jestem uniwersalnym zawodnikiem, także mogę zagrać tu i tu, nie robi mi to problemu.